Hej, hej, hej. Dzisiaj chciałem wam pokazać taką śmieszną latarkę. To jest tak zwana czołówka. I co jest w niej o tyle śmiesznego? Na pewno to, że ma tu elastyczny pasek, jak widzicie, LEDowy. Plus jeszcze tu dosyć mocną latarkę. To jest sprzęt, zaraz wam powiem za ile. Już sobie tylko zerknę, bo go kupowałem niedawno. Graty łuk. O! I razem z wysyłką wyszło mnie 43 zł, a ogólnie to 35. No, wysyłka jak wysyłka. Wiecie, jak macie, jak to dobrze odebrać sobie samemu. Dobra, słuchajcie. Jak za te pieniądze, wydaje mi się, że nie jest źle. Lepiej się sprawuje niż taka tradycyjna czołówka, gdzie jest po prostu na czoło latarka, jakaś gówniana gumka, która przechodzi też i przez górę tutaj głowy i po prostu powoduje, że tak naprawdę się suwa, lata, tu jakiś po prostu dzyndzel wam cięższy jest, reszta jest niewyważona. Po prostu się zsuwa. Z wad jedynie to jest to, że jak się przyjrzycie, to tą taśmę trzeba byłoby tu bardziej czymś podkleić, bo przez to, że to elastyczne, to się ten klej, który był użyty, jest trochę słaby. Zaraz może wam to bardziej zbliżę i pokażę, o co chodzi. O, nie wiem, czy to będzie widać, ale to się troszkę odkleja. Ona nie jest totalnie wodoodporna, więc to też musicie podejść do tego. Nie wiem, dlaczego znowu mi się chyba zestrajanie obrazu wyłączyło automatyczne. Będę musiał to sprawdzić, bo powinno się wyostrzyć, a przez to mam rozmazane nieraz pewnie filmy. Dobra, słuchajcie. Fajna rzecz to jest ta, zaraz wam pokażę. O, klikacie raz, macie tak. Klikacie drugi raz, macie słabiej. Teraz tu macie tą boczną o dużej mocy, słabiej i tak dalej. Ale tu obok macie coś takiego. Patrzcie, teraz się pali czerwone. Czyli cały czas, ale po kliknięciu tego zapala się dodatkowo tutaj taka ala zielona i co? Latarka reaguje na przejechanie ręki, jeszcze raz, bo za wysoko, tu ma czujnik, widzicie? Ciap, 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 ciap. I tak samo jest, jak się świeci ta boczna. Ciap, ciap. Bardzo fajne. Tu w tym miejscu jeszcze bym czymś zabezpieczył. Co prawda jest to od dołu. Ale wiecie, tu bebechy są. Czymś bym to zabezpieczył. Bo ona nie jest totalnie wodoodporna, ale jest wilgocioodporna. Czyli na przykład tam gdzieś coś kropi, deszcz, jakaś mgła mocna, te sprawy ok. Natomiast jeśli wpadnie wam do wody, no to tu nie jest zabezpieczone. Gdzie można sobie zabezpieczyć, bo tak naprawdę to się ładuje tu portem USB. Jakby ktoś chciał, to kleju na ciepło lub jakiegoś silikonu może użyć i odpowiednio to sobie zabezpieczyć. I tak samo tą taśmę tu, żeby dobrze przylegała, to wtedy będzie taka pira ze drzwi wodoodporna. Dobra, na chwilę stoperek, idę w ciemne miejsce, pokażę wam jak działa. Dobra, jestem w ciemnym miejscu, odpalam i jak widzicie, mam ustawione, bo tam widzicie pewnie, albo i nie, no może teraz, że pali się takie to zielonkawe. Więc światło, jak widać, z niej jest mocne. Jest tu całkiem ciemno, nie ma problemu. Jak widzicie, z tej bocznej jest super światełko. Natomiast, o, wziąłem za blisko, to się zgasiło. Natomiast, o, przesunę sobie tak. Ta, jak widzicie, daje takie rozświetlenie,
nie wiem czy widać to, całego pomieszczenia. Jest to bardzo fajna sprawa, bardzo przydatna jak chcecie coś zrobić przy samochodzie, albo ogólnie po prostu w pracach remontowych jest ciemno, możecie sobie to tak ustawić na głowie, żeby wam właśnie świeciło w ten sposób. I jak zwykle tutaj czujnik ustawiamy, ciach, gasimy ręką, przelatujemy, zapala się znowu, ciach, ciach. Dobra, mam nadzieję, że pomogę wam w tej kwestii, czy kupować coś takiego, czy nie. Momencik. No i już jestem z powrotem, super. Słuchajcie, ogólnie ta lampka bardzo mi się podoba. Bardzo polecam ją, choćby z tego, że ją możemy totalnie złożyć, jak widzicie, o tak, i sobie wsadzić ją do kieszeni. Patrzyłem sobie jadąc na hulajnodze, bardzo fajnie oświetla. Natomiast jeśli nie chcę nikogo razić, a chcę, żeby było wokoło mnie jasno, no to przechodzę sobie na pasek LED-owy. Natomiast jak chcę trochę dalej sobie przyświecić, no to używam lampki bocznej. Jest bardzo wygodna, jest praktyczna, gumka jest regulowalna, więc nie ma problemu z uciskiem. Mówię, no jedyne co, jak ktoś chce, to sobie tu w tych kilku miejscach trzeba na przykład, o tak jak mówię, tu czymś jeszcze dodatkowo zabezpieczyć i wtedy będzie bardziej wodoodporna. Gdzieś tu podkleić, bo to się ten pasek tu... Jak na złość się przykleił teraz, będąc na mojej głowie lepiej. Natomiast jak on poleży i przez to, że to się wygina, troszeczkę się odkleja, więc ten pasek tu, co jest, o, widzicie, od tej strony, czymś jeszcze można se śmiało podkleić i będzie good. Ładuje się ją, co najlepsze, można ładować ją po pierwsze przez taki kabelek, już wam pokazuję. To jest kabelek taki USB, typu C, o, widzicie, a to oznacza, że możemy ją naładować sobie w samochodzie z gniazdka od zapalniczki lub jeśli posiadamy coś w rodzaju panelu małego słonecznego, który tam, wiecie, powerbanka jakiegoś, możemy ją sobie wszędzie wtedy naładować. Na biwaki, na survival, na wyprawy bardzo gorąco polecam zabrać jeszcze sobie jakiegoś dobrego powerbanka, który ją ze 2-3 razy naładuje i można szaleć. Naprawdę latareczka jest fajna, już ją jakiś czas używam, a co śmieszne, jeszcze jej nie ładowałem, bo taka przyszła z takim naładowaniem, stwierdziłem, najpierw ją z grubsza rozładuję, zanim ją będę dalej ładował. Bardzo ciekawa sprawa, gorąco polecam. Na razie.